Hej, dawno się nie widzieliśmy i dzisiaj zapraszam Was na włosing ze mną, więc kto ma również ochotę, to słuchajcie, łapcie czy za wcierkę, czy za peeling, tak jak ja za chwilę, bo dzisiaj w planie jest właśnie peeling skóry głowy, a ja, żeby nie przedłużać, za chwilkę zacznę właśnie od peelingu. Peeling, jak i kosmetyki marki Heritage Cosmetics, możecie znaleźć na napięknewłosy.pl, jest to mój sklep, a jeśli chodzi o Heritage Cosmetics, czyli właśnie markę z takim charakterystycznym jednorożcem, to jest to tworzona przeze mnie marka, moja marka. Też jakby ktoś nie wiedział jeszcze, bo być może są takie osoby i wiem, że mam zaległy film o Shine. I nie tylko. Mam nadzieję, że nadrobimy niebawem. Zanim nałożę peeling do skóry głowy, to Wam powiem, dlaczego w ogóle go nakładam. Po pierwsze dlatego, że no, mam te włosy już takie mocno nieświeże i czuję po prostu, że przyda się to skórze głowy. Teraz jest 31 stopni, dokładnie w tym momencie, więc te temperatury też wpływają na to, że człowiek się czuje taki ogólnie nie do końca czysty, więc dobrze będzie sobie zrobić taki też skóry głowy reset. Więc to jest drugi powód. A trzeci to jest to, że stosowałam ostatnio też suchy szampon pomiędzy myciami. Głównie z uwagi właśnie na temperatury i zwiększone pocenie się skóry głowy, żeby nie tyle wciągał ten suchy szampon sebum, czyli tę wydzielinę łojową, ale właśnie typowo po prostu pot, gdzie na przykład jak jestem na jakimś spotkaniu czy coś, to wiecie, objętość od razu spada, jeśli głowa się poci, a jest to całkowicie normalne. Pamiętajcie, błagam o tym, że jak jest 30 stopni, a nawet 31 jak dzisiaj, to głowa się po prostu może pocić, a taki suchy szampon wciąga również po prostu pot. I w ogóle zauważyłam i też na Instagramie zrobiłam ankietę, co sądzicie o tych nowych szamponach suchych Batiste. Bo właśnie w lecie dopiero teraz wróciłam do tych właśnie suchych szamponów. No i właśnie, zadałam Wam pytanie, czy też macie wrażenie, że one teraz są w ogóle lepsze niż były kiedyś. Bo kiedyś jak się tym suchym szamponem popsikało, to było takie wrażenie właśnie grudek na skórze. Po prostu był on wyczuwalny i taki sobie średni i robiły się też takie dziwne, tępe włosy. Na przykład po niektórych szamponach starych takich z Isany, one były w takim turkusowym opakowaniu. Może ktoś pamięta jeszcze te suche szampony. To odczucie na skórze głowy było naprawdę no nie takie. Mam wrażenie, że one zaburzały w jakiś sposób pH i od tego też swędziała skóra głowy. Tutaj jest naprawdę fajna zmiana. I nie tylko mi się tak wydaje, bo 23% z tych osób, które zapytałam, odpowiedziały, że też tak czują na Instagramie. Bez różnicy odpowiedziało 9%, czyli mniej. No oczywiście też była część osób, które w ogóle nie używają i część osób, które po prostu sprawdzały odpowiedzi. No ale generalnie pomiędzy osobami, które też tak czują i pomiędzy tymi, dla których nie ma różnicy, no to zdecydowanie czujecie też różnicę. I w ogóle jak sobie popsikam na dłoń, wydaje mi się ten suchy szampon, czekajcie, bo łapie na moją twarz ostrość, taki o wiele drobniejszy. O wiele drobniejszy, mega ładnie pachnący, ja mam jakiś tak z tej edycji Superwoman i w składzie wydaje mi się, że jest bez zmian. Głównym tym czynnikiem wciągającym pot czy sebum jest skrobia ryżowa. Oczywiście w takich produktach jak suchy szampon, alkohol jest składnikiem niezbędnym, żeby sobie ten suchy szampon szybko właśnie odparował i mógł sobie nasze sebum wciągać. Więc dobra, ten szampon w ogóle kupiłam w Hebe, i było tam dużo różnych rodzajów, ale też planuję sprowadzić te szampony po prostu do napięknewłosy.pl, bo uważam, że są naprawdę spoko produktem. I jak następnym razem przytłuszczę sobie włosy tak już, że będzie to widać, to słuchajcie, zrobimy sobie test na żywo, pokażę Wam, jak on fajnie działa. Ale dobra, nieważne, że fajnie działa, nieważne, że ma spoko skład, to i tak jak używam i jak Wy używacie, to słuchajcie, trzeba wtedy regularność peelingów skóry głowy przynajmniej zachować, jak nie zwiększyć. Nakładam sobie po prostu przedziałek po przedziałku. Już wiem, jaki zrobiłam błąd, że nie rozczesałam całych włosów na początek, ale no trudno, zaraz będziemy czesać. Nie zapominajcie o miejscach tak zwanych strategicznych. Dla mnie takie miejsca przy peelingu to jest linia przy twarzy, o tutaj właśnie, za uszami,
I zarówno zależy od przypadku, albo właśnie sam czubeczek głowy, gdzie nam się wydaje, że to jest tak odsłonięte, że już tutaj nie musimy, to właśnie musimy. I z tyłu głowy, tutaj na karku można powiedzieć, szczególnie właśnie w lecie, kiedy też mamy często związane włosy, to wtedy to upięcie jest właśnie w tym miejscu i też tam może się bardziej ta skóra zaparzać. Peeling nałożony w czasie, kiedy on sobie będzie działał, to ja po prostu rozczeszę całą długość i użyję do tego takiej szczotki, wybaczcie, bo już przeczesałam, więc już są na niej włosy, z Hebe. To jest taka najzwyklejsza szczotka. Zobaczymy, jak dojdę do skóry głowy, czy użyję jeszcze tej takiej mega drogiej japońskiej szczotki do masażu skóry głowy, ale akurat po użyciu peelingu i przy takiej trochę uwrażliwionej przez te upały skórze, nie wiem, czy jej użyję. Na razie leci ta z Hebe i myślę, że skórę też sobie przejadę taką hebową szczotką. Oczywiście w lecie jeszcze bardziej kluczowa jest higiena szczotek, czyli regularne kąpanie szczotek. To teraz możecie sobie przemyśleć, zrobić rachunek sumienia, dosłownie spowiedź z Agnieszką. I możecie sobie zrobić rachunek sumienia, czy wystarczająco często czyścicie szczotki w lecie, to naprawdę takie bazowe umycie, tak żeby po prostu było mycie, to po każdym użyciu bym proponowała, a dwa razy w tygodniu kąpiel szczotki i wyszorowanie jej, najlepiej takim pędzelkiem, wiecie co, no to nie jest idealny pędzelek do tego, ale też może być coś takiego, jak macie taki nieużywany makijażowy, albo taki po prostu pędzelek do farby. No nie, lecicie, a włosy możecie tą drugą stroną wyciągnąć. Tu jest trochę za bardzo zaokrąglone, ale słuchajcie, no ten jest za mało ostry, ale we fryzjerskim pędzelku zawsze ta końcówka jest taka ostrzejsza, więc sobie też te włosy łatwo wyciągniecie. Tyle o szczotkach, natomiast jeśli chodzi o peeling skóry głowy, użyłam właśnie Squeakacza, Squeaky Clean, to jest peeling kwasowy. Jest mocny, intensywny, moim zdaniem jeden z najmocniej, najskuteczniej działających peelingów kwasowych obecnie dostępnych na rynku, a przynajmniej z tych, które testowałam. I on dlatego przeznaczony jest do stosowania raz w tygodniu. Właśnie jeśli macie nawet dużą potrzebę peelingowania, to i tak to raz w tygodniu będzie w zupełności wystarczające. W nim działa głównie kwas glikolowy, kwasy owocowe, no i ma też sporo przeciwutleniaczy, czyli na przykład właśnie acerola. To jest bogactwo przeciwutleniaczy, co nie tylko w pielęgnacji skóry twarzy, ale skóry głowy też ma ogromne znaczenie, bo wszelkie procesy oksydacyjne będą nam działały niekorzystnie na mieszki włosowe. Ale najważniejsza rzecz, najważniejszy składnik to jest oczywiście kwas glikolowy. Dość silnie działający, dość szybko działający kwas, dlatego jak tylko sobie tutaj wczeszę i skończę do Was gadkę, to od razu idę zmywać, nie będę go przetrzymywać. Który fantastycznie, nie dość, że właśnie oczyszcza nam ujścia mieszków włosowych i oczyszcza nam właśnie skórę z nagromadzonych nie tylko jakichś zanieczyszczeń, takich jak kurz, zanieczyszczenia z powietrza, ale też właśnie z tego martwego naskórka. I właśnie przede wszystkim wokół każdego mieszka wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć i lepiej nawet niż podczas mycia, to jest właśnie, najlepiej jest oczywiście dobrze myć skórę głowy i też regularnie peelingować, sobie to wszystko oczyścić i odświeżyć. No i jeszcze on fantastycznie działa na takie uniesienie włosów u nasady, na objętość. A jako, że cały czas ostatnio trąbię w social mediach o mikroolejowaniu, to chodźcie, użyjemy sobie jeszcze odżywczego serum Liquid Gold, też właśnie z mojej marki Heritage Cosmetics, do wykonania typowego mikroolejowania długości. Mikroolejowanie polega na tym, że nakładamy niewielką ilość oleju albo serum olejowego. Tutaj jest serum olejowe, czyli mamy mieszankę olejów, mieszankę alternatyw silikonów i mieszankę dodatkowych fajnych składników, które dzięki temu możemy tam umieścić. Tutaj są składniki ceramidopodobne, to jest właśnie ten surowiec Repair, który ja tak lubię. Niewielka bardzo ilość i nakładamy sobie na włosy przed każdym myciem do takiego stopnia, żeby one nie były naciągnięte, nasiąknięte tym olejem, żeby wręcz to było tak na granicy, że możemy na przykład wyjść tak na olejowanymi włosami. Czyli dla mnie to będą właśnie takie dwie miarki. I wtedy dzięki temu nie musimy sobie emulgować. Czekajcie, bo ja tutaj po prostu widzę, że nic nie widzę. O, siup. No i mamy na mikroolejowane włosy. Oczywiście format YouTube'owy
poziomy mi nie sprzyja, bo moje włosy mają już jakieś 120 cm długości, więc nie mam jak wam pokazać, jak są długie, ale zapewniam was, że długie są. Jakbyś będę musiała to chyba wykminić, żeby mieć mikrofon, który przyczepiam do siebie i po prostu stawiam was z kamerą na drugim końcu pokoju, bo inaczej, no dosłownie, ja nie mogę się tutaj pochwalić długością włosów, a już jest przepotężna. Wprawdzie już oczywiście powinnam też podciąć, bo końcówki są jak zwykle pożałowania godne. Zobaczycie sobie sami zresztą na te końcówki. Może z bliska. O! Ops! No poproszę się mi tu ładnie wyoszczyć. Widzicie? Tutaj to już jest spokojnie do ścięcia. One są po prostu wytarte. Nie są rozdwojone. Nie znajdziecie u mnie ani jednej rozdwojonej końcówki, ale są po prostu mocno wytarte. No, cały czas tutaj ocierają się, a zwłaszcza jak usiądę, to sobie słuchajcie, z tyłu wycieram o fotel, mam wrażenie, najbardziej te włosy. Okej, okay. No i mikroolejowanie zrobione. Możecie robić je przed każdym myciem. Zawsze możecie sobie takie mikroolejowanko zrobić i właśnie sera moje są do tego przecudowne. Mamy trzy wersje. Liquid Gold to jest najbardziej takie bogate, najbardziej odżywcze, dociążające. Jest drugie Merher, które jest najlżejsze, to jest lekkie serum. Tutaj z kolei udało się wrzucić do składu rozpuszczalne w oleju kwasjaluronowy, więc dodatkowo macie taki kwasjaluronowy w formie właśnie olejku serum olejowego. No i to jest bestseller, ulubieniec wasz akurat. Moimi są chyba wszystkie. Stosuję naprawdę zamiennie. To jest Malinua, czyli właśnie malinowy olejek do włosów też farbowanych. Jest taki ochronny. Też lubią go kręciołki, czyli właśnie też bardziej wymagające, może bardziej zniszczone włosy, bo tutaj jeszcze jest dodatkowo taki fajny surowiec z oleju z nasion malin, który też bardzo fajnie działa na warstwę CMC, czyli właśnie warstwę taką lipidową w naszym włosie, która sprawia, że włosy są elastyczne, takie przyjemne, miękkie w dotyku, nie takie sianowate w dotyku, no i też właśnie wpływa na moc włosów i ich odporność na dalsze zniszczenia. A warstwę CMC uszkadzamy chociażby czesząc włosy, czy też myjąc włosy, po prostu żyjąc. No ogólnie życie grozi śmiercią, jak ja to mówię, ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. I ja słuchajcie, gadam już naprawdę stanowczo zbyt długo, już sobie powinnam zmywać ten peeling, tak więc co, lecimy do mycia. No dobra, więc żeby umyć włosy, najpierw trzeba je po pierwsze rozczesać, a po drugie zmoczyć. Jeśli chodzi o rozczesywanie, to jak widzicie, robię to głową w dół, ponieważ będę myć później głową w dół. A to jest dla mnie nadrzędna zasada, żeby zawsze rozczesać włosy na sucho przed myciem, dokładnie właśnie w takiej pozycji, w jakiej później będziecie myć. Jakie są z tego korzyści? No oczywiście przede wszystkim to, że włosy nie będą wam się plątać po myciu. Już w trakcie mycia będą rozczesane, więc później kwestia jest tylko taka, żeby nie splątać ich w trakcie mycia, czyli najpierw docierać do skóry głowy, a później masować, zamiast sobie plątać te włosy. No ale jeśli będą splątane przez to, że po prostu zarzucicie włosy do przodu na stojąco po prostu, a później zarzucicie do przodu, to oczywiste jest to, że wam się te włosy poplączą bez rozczesania, więc konieczne jest najpierw dokładne rozczesanie. Rozczesuję w sumie dowolną szczotką, albo taką zwykłą, jak czesałam na sucho, albo już paddle brushem, który po prostu u mnie zawsze jest w łazience. Po rozczesaniu oczywiście trzeba dokładnie zmoczyć włosy, moczę włosy letnią wodą, tak żeby zmyć z nich chociażby trochę już tego oleju z mikroolejowania. Później oczywiście szampon rozwadniam i szampon, którego użyłam tutaj w myciu, to jest mój szampon Squeaky Clean helatujący z mojej marki Heritage Cosmetics. Ten szampon bardzo dobrze paruje się właśnie z peelingiem Squeaky Clean, to jest zresztą ta sama seria, więc trochę się jego oczyszczające działanie uzupełni. On też dodatkowo odświeży, odbije u nasady, nada mi takiej fajnej właśnie świeżości i objętości, idealnej na te upały. Daję go troszeczkę więcej, ponieważ leciał wcześniej peeling skóry głowy, to mycie będzie jednokrotne, więc ilość samego szamponu jest przez to troszkę większa. Dodaję później wody, rozpieniam dłonią i następnie
wylewam sobie już na głowę taki roztwór szamponowy. Jeśli widzicie, że coś tutaj gadam na tym filmie, jak myję głowę, to jest to dlatego, że na innej platformie prowadzę w tym czasie live'a z mycia głowy i uznałam, że po prostu jak już myję głowę, a ludzie lubią właśnie live'y też z mycia, to czemu nie? Tak więc jeśli lubicie live'y z mycia głowy, to gdzieś tutaj umieszczę w pierwszym komentarzu miejsce, gdzie takie live'y się odbywają. Naprawdę jest to świetna zabawa, zwłaszcza przy tym myciu, kiedy zaraz się okaże, że woda się skończyła. Tak, fantastyczny moment na skończenie się wody. Oczywiście, jeśli chodzi o długość włosów, to wystarczy na nią przeciągnąć pianę. Po dokładnym wymasowaniu skóry głowy oczywiście spłukuję szampon dość dokładnie, ale to nie jest ostatnie płukanie, więc to może być takie wypłukanie mniej więcej. I przechodzę do nakładania odżywki lub maski. Tym razem padło na Malinua, czyli moją maskę w składzie pechową, czyli są tutaj proteiny emolienty i humektanty w takich dość zrównoważonych proporcjach. Jest to maska wygładzająca, lekko zakwaszająca, domykająca łuski włosów, nabłyszczająca, to już mówiłam, więc wystarczy ją po prostu wczesać i od razu spłukać. Nie trzeba jej długo trzymać na włosach, a że ja lubię szybkie mycia, no to dla mnie idealnie. Ale zanim ta maska pójdzie na głowę, to jeszcze użyłam takiego cuda, jak moja maska Wasabi z Heritage Cosmetics. To jest maska, w której jest zarówno mentol, kwas nikotynowy, który działa fajnie stymulująco na skórę głowy, jak i ekstrakt z wasabi. Oczywiście mentol tutaj dla mnie był najważniejszy w tym myciu, no bo temperatura ponad 30 stopni, więc każde chłodzenie było na wagę złota. Tak więc dodałam sobie trochę wody, wstrząsnęłam, ponieważ trochę już tutaj mi mało zostało tej maski, a tak ją rozwodniłam i spokojnie wystarczyło mi na całą skórę głowy i ten tutaj obszar u nasady włosów. Ona jest bardzo lekka, więc możecie ją zastosować też na całą długość spokojnie, ona nie obciąży. To jest właśnie tutaj efekt już po całym myciu, więc jak widzicie nie ma tutaj żadnego obciążenia, wręcz jest fajna objętość. Tak więc dałam sobie na skórę głowy, dokładnie wymasowałam, a następnie możemy przejść na długość włosów, gdzie poszła już maska Malinua. No i nakładam ją od dość wysoko, jak widzicie, do tak prawie że końcówek. Po prostu rozciągam już na całe włosy do końcówek, na ile mi się udało. Ale wpadłam jeszcze na pomysł, żeby sobie dociążyć końcówki jakąś maską z silikonami. I tutaj padło na taki produkt dostępny w Hebe. To jest maska Biopoint. To jest taka emolientówka, dość ciężka. Ona z tego co pamiętam ma nie tylko silikony, ale też jeszcze jakiś wosk czy coś. Generalnie jest dość ciężka. Fajna właśnie na lato do ochrony końcówek włosów. I na niej się bardzo łatwo wczesuje, co też niniejszym czynię. I wczesuje oczywiście paddle brushem, czyli szczotką, która moim zdaniem jest najlepsza do wczesywania. Tutaj możecie podziwiać jeszcze. Chciałam pokazać, ile mi włosów wypada podczas mycia, bo właśnie jak wczesujecie, macie tę niezwykłą możliwość obserwowania i kontrolowania tego, ile włosów wam wychodzi, bo one nie lecą do odpływu, tylko po prostu możecie je zebrać i sobie zobaczyć tego kłaka i po prostu obserwować z mycia na mycie, czy ten kłak się wam przypadkiem nie powiększa. No i to jest moim zdaniem najlepsza metoda właśnie takiej samokontroli, samoobserwacji tego, czy wam nie wypada więcej włosów. Można tak zauważyć wypadanie telogenowe, czyli właśnie kiedy takie zwiększone masowe wypadanie ma miejsce, czy to po jakiejś właśnie infekcji, czy to po na przykład jakimś bardzo dużym stresie, które zaczyna się właśnie masowo około 2-3 miesiące po wystąpieniu tego czynnika zapalnego, który może być no chociażby właśnie wysoka gorączka. Po wczesaniu oczywiście wszystko spłukałam. Tutaj jak widać już niestety mój aparat skończył swój żywot, więc musiałam się przenieść teraz, jeśli chodzi o pokazanie, właśnie na tego live'a na tym drugim portalu, więc sobie możecie popatrzeć. Wrzuciłam zapis tego live'a na kanał Włosomaniaczka Shorts i też wam zostawiam w pierwszym komentarzu linka, bo to jest godzina 15 całego zapisanego mycia i suszenia. Włosy zawijam w turban. To jest turban na piękno włosowy. Mój fajny, właśnie taki innowacyjny, duży, mega chłonny. One w końcu pojawią się w sprzedaży. Dalej walczymy z problemem technicznym z nim związanym, ale w końcu pojawią się na sklepie też, więc naprawdę jeszcze chwila cierpliwości, bo to są najlepsze turbany, jakich używałam i po prostu ja cały czas go używam. Tak więc jak się pojawią na sklepie, no to adres napięknewłosy.pl i tam sobie możecie
sprawdzić. Na pewno też zrobię live'a albo film oddzielny o nich, jak się już pojawią. Już po rozwinięciu turbanu widać, że te włosy są naprawdę fajne, czyli mycie dobrze wjechało. Ja jestem w stanie już nawet, jak zmywam wszystko z włosów, jak są mokre, stwierdzić, czy będzie dobry efekt, czy nie. No i tutaj zdecydowanie był już podczas spłukiwania, a po rozwinięciu z turbanu, no tylko to się potwierdziło. Żeby sobie zabezpieczyć włosy przed suszeniem, zastosowałam takie warstwowanie. Pierwsza warstwa to odżywka barwy botaniki. To w ostatnich urodomaniaczkach pokazywałam jako przykład takiego nawilżającego sprayu. Tutaj jest trehaloza, pantenol i kwas hialuronowy, więc będzie to fajny taki podkład nawilżający i może być to użyte do olejowania jako podkład, albo pod na przykład właśnie taki krem jakiś taki wygładzający albo ochronny. Ja użyłam tego z Nadeshiko, to jest ta keratyna do włosów właśnie z Nadeshiko i też o tym produkcie było w urodomaniaczkach. Jeśli chodzi o suszarkę, no to oczywiście tradycyjnie niezawodny Remington Hydralux Pro, to jest moja ulubiona suszarka nadal, już od nie wiem jakiego czasu, ale myślę, że kto tutaj ze mną jest już jakiś czas, to pamięta, że od kiedy tę suszarkę mam, to po prostu jestem zachwycona, no i ten zachwyt trwa do teraz. Dla mnie to jest po prostu top of the top i pomimo tego, że mam nawet młodszy, nowszy model Remingtona, to i tak właśnie najczęściej wybieram Hydralux Pro, a tego Prolux U, czyli ten wyższy model, mocniejszy, wybieram jak muszę naprawdę szybko wysuszyć włosy. Ale naprawdę szybko. Tutaj zobaczycie, suszyłam 10 minut, no i to było uchwycone też na live'ie, więc no też możecie sobie to zobaczyć. I po prostu w 10 minut te włosy są już na tyle suche, że mogę lecieć. To jest też związane z tym, że mam włosy średnioporowate, no a średniopory dość szybko się suszy, po prostu. Jeśli chodzi o ustawienia suszarki, bo to mnie bardzo dużo osób pytało, to jest ustawienie to Hydralux, które jest w stanie trochę redukować na przykład gorąc i wam nie wiać takim mega ogniem, tylko po prostu trochę zmniejszyć temperaturę, jak czuję, że włosy są jeszcze bardzo mokre, a później dać wam wyższą temperaturę, jak są już trochę podsuszone. I na najwyższej temperaturze tej ustawialnej oddzielnie i też na najwyższym dmuchu, najszybszym dmuchu, bo no wiadomo, ja chcę wysuszyć włosy jak najszybciej. Po podsuszeniu trochę włosów, bo lubię sobie najpierw je trochę po prostu podsuszyć bez żadnego czesania, zaczynam włosy czesać i wybieram szczotkę taką z miększymi włoskami już, chociaż równie dobrze mogłabym czesać paddle brushem, ale najczęściej właśnie już w tym momencie czeszę sobie taką szczotką typu wet brush. Paradoksalnie, no nie, bo wet brush niby szczotka do czesania na mokro, a ja właśnie wet brusha używam na sucho, a paddle brusha takiego zwykłego używam na mokro. No i na suche włosy lubię jeszcze postawić taką kropkę nad i wybraliście mi sera właśnie w trakcie live'a, jakimi mam to zrobić. No i padło na serum Olaplex, ono mi się bardzo dobrze sprawdza, boję się trochę tylko, że ono już ma tyle czasu, w sumie to jest drugie moje takie serum właśnie Olaplexowe, ale no cóż, nie wiem. Trzyma się, nic mu się nie dzieje, więc dalej stosuję. Ja sobie kupuję takie serum Olaplex około raz na rok. Teraz mam swoje Shine On You, więc bardziej z tego mojego korzystam, ale tutaj akurat Shine'a miałam w torebce, to po drodze, więc mi to wybraliście. I na same końcówki dołożyłam jeszcze serum to Bio Elixir z czarnuszką i filtrem UV. Oczywiście mogłabym to wszystko oblecieć tylko moim jednym Shine'em, ale że miałam pod ręką te i te mi wybraliście, no to wiadomo, użyłam tych dwóch. Bio Elixir jest o wiele gęstsze. Zobaczcie, jak to śmiesznie widać. To jest takie o, gęste. A jeśli chodzi o Olaplex, widzicie, Olaplex jest o wiele rzadszy. Po prostu pędzi i spływa szybko, więc nie ma żadnego marnowania. Wszystko leci w końcóweczki, cyk. No i jeszcze na sam koniec zostałam podkuszona, żeby sobie jednak jakąś wcierkę nałożyć, to było królowa wcierek, nie może się obejść bez wcierki. No i padło na, słuchajcie, klasyka z klasyków, nowa kosmetyka. Myślę, że spokojnie kojarzycie tę wcierkę, to jest taki, no naprawdę klasyk też sprzed już lat. A jeśli chodzi o tę wcierkę, to plus na to upały tej wcierki jest też taki, że ma właściwości chłodzące, bo ma w składzie olejek miętowy. To jest wcierka bez alkoholu i jest dzięki temu bardzo, bardzo delikatna, łagodna. A cały efekt włosingu prezentuje się jeszcze tutaj w obiektywie aparatu. W ten sposób włosy są niezwykle lekkie,
sypkie, jest tafla, jest objętość, jest fajne odczucie na skórze głowy, bo ta moja maska wasabi jeszcze w ogóle w połączeniu z tą wcierką, to jest super duet chłodzący. To jest taka wcierka dla leniwych, więc w ogóle to wszystko się podbiło, działanie tego z dodatkowo wcierką po myciu i z oczywiście masażem. Jeśli chodzi o duet przed myciem, no to z kolei też takie wzmocnienie efektu uniesienia i odświeżenia u nasady, czyli peeling kwasowy i szampon helatujący. A jeśli chodzi o odżywienie długości, to zobaczcie, moim celem była lekka pielęgnacja taka ogólnie, a na końcówki mocniejsze zabezpieczenie, czyli taki emolient z silikonem, wiadomo, jeszcze serki silikonowe i też termo ochrona w ten sposób. Tak więc bardzo dużo produktów, bardzo złożone mycie. Myślę, że tutaj właśnie to, że dodatkowo jest też live wybieranie, dodawanie tych produktów, to też tak dużo produktów używam w jednym myciu, ale ja mam tak, że czasem lubię minimalistyczny włosing, a czasem właśnie taki bardzo złożony. No i ten był taki z tych bardziej złożonych. Czekajcie, niech no ja policzę, ile tych produktów było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć produktów w jednym myciu. Wszystkie macie wypisane oczywiście w opisie. Większość jest dostępna na piękne włosy, więc to bez strachu, a reszta w sumie w Hebe, więc no generalnie nie jest trudno sobie skompletować, jeśli byście chcieli odtworzyć taki zestaw na właśnie odświeżające letnie mycie, oczyszczanie i odświeżanie, tak bym nazwała ten zestaw, no i w sumie zabezpieczanie też. Ale na razie skupmy się na tym aspekcie odświeżania i co tam było drugie? I oczyszczania. Tak, bo to na pewno się fajnie udało. Tak więc bardzo dziękuję za oglądanie dzisiaj mojego mycia. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że kto miał w planie wcierkę, to sobie podczas tego filmu elegancko powcierał. Pamiętajcie, zasady numer jeden. Widzicie mnie niezależnie od tego, czy na YouTubie, czy nie, bo mam nadzieję, że ta przerwa na YouTubie nie spowodowała, że ktoś na przykład nie wcierał, bo mnie nie widział tak długo. Jestem na tych wszystkich innych portalach, tylko po prostu krótszy film mi czasem jest łatwiej wrzucić niż długi na YouTube'a. Mocne mam nie tyle, że postanowienie, co pragnienie, żeby tutaj po prostu wrócić, ale też nie chcę cały czas tego powtarzać, bo wiecie jak to jest. Człowiek obieca, a później ma dalej taki nawał roboty, że no i tak się nie może z tym wyrobić, ale pracuję nad tym intensywnie cały czas, żeby po prostu mieć więcej czasu i też takiej przyjemności, bo dla mnie takie mycie to jest też po prostu ogromna przyjemność. Uwielbiam, no ach, no włosy po prostu, no włosy dziękują za to po prostu, to widać i to też czuć w dotyku. Tak więc jeszcze raz Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!